Siemaneczko, ostatnio zapowiedziałem, że przedstawię Wam mój komputer z używek za 1550 zł, więc bez przedłużania przejdźmy do podzespołów, jakie znajdują się w tym komputerze. Procesor to czterordzeniowy Intel Core i5-750 na podstawkę LGA 1156. Posiada on 4 rdzenie, 2,66 GHz na każdym rdzeniu, 8 MB w pamięci podręcznej. Płyta główna Asus P7P55D na podstawkę LGA 1156 z obsługą procesorów Intel Core i5, Intel Core i7, 4 banki na pamięć DDR3 o taktowaniu 1600 MHz i możliwość połączenia dwóch kart graficznych. Jest to dość dobra płyta, bardzo ładnie wygląda w obudowie. No i dość droga jak na taką podstawkę. Chłodzenie procesora Thermal Day Contact 29BP nie jest to może jakaś górna półka, powiedziałbym takie minimum, ale udało mi się podkręcić mój procesor do 3,6 GHz i zachować około 55-60 stopni Celsjusza przy 100% obciążeniu procesora, więc myślę, że taki wynik jest naprawdę super. Zasilacz Chiptek, a dokładnie model CFT65014C, jak sama nazwa wskazuje, 650 W. Mogłem za tą samą cenę kupić 500-watowego Silent PC, ale stwierdziłem, że skoro w tej kwocie mogę mieć 650-watowego Chipteka, mimo że używanego, to wolę Chipteka o większej mocy. Nie jest to zła firma, nie słyszałem o niej złego słowa, nie jest to zasilacz z czarnej listy, więc bezproblemowo daje radę z moją konfiguracją. W tym komputerze znajduje się 12 GB RAM DDR3 w czterech kościach, 2x po 4 GB i 2x po 2. Jest to firma GoodRAM, czyli jedna z takich lepszych firm. Składając komputer dla siebie, a składałem go z używek tylko dlatego, żeby zaoszczędzić pieniądze, nie sądziłem, że uda mi się do tej konfiguracji wepchnąć dysk ADATA SP550, to jest 120 GB dysk SSD. Kupiłem go za kwotę bodajże 100 zł na Elixie. Cały dzień siedziałem i oglądałem, jakie by tu dyski kupić. No i podczas wyszukiwania dysków twardych wyskoczył mi właśnie dysk SSD. Do komputera za 1500 zł z używek myślę, że to jest jak najbardziej ok wybór. Dyski twarde to 2x500 GB od Seagate Barracuda. Myślę, że to był dobry wybór. Karta graficzna w tym zestawie to Sapphire Nitro FX460OC, 4 GB pamięci GDDR5 na pokładzie. Karta kupiona za 450 zł jako używka. Tak, to nie jest stara karta, już ludzie sprzedają jako używki. A konkretnie kupiona od mojego znajomego. Nietrafiony prezent, wolał coś ze Nvidii, dlatego postanowił sprzedać ją tak tanio i ze sprzedanych pieniędzy dołożyć sobie do jakiejś nowszej karty Nvidii. Wszystko to zamknięte w obudowie z oknem Silentium PC Regnum RG1W. Muszę tylko powiedzieć, że obudowa ma bardzo, ale to bardzo słaby przepływ powietrza. Musiałem tutaj wyciągnąć dwie zaślepki na stację 5,25 cala. Aby ten przepływ powietrza był większy i mój procesor nie uległ zbytnemu zagrzaniu po podkręceniu. Dodatkowo na froncie znajdują się 3 120 mm wentylatory od Silentium PC oraz jeden 120 mm wentylator, który jest dołączany razem z obudową. Na tyle o obudowy. Za cały ten zestaw komputerowy dałem około 1550 zł. Jest to już cena podana z przesyłkami. Gdzieś tutaj w rogu albo na całym ekranie wstawię cennik wszystkich podzespołów, jeszcze ich dokładne nazwy.